Witamy Państwa w kolejnym programie po małej przerwie, po wyborach parlamentarnych w Koło Polityki. Dzisiaj moim Państwa gościem jest osoba, której nie trzeba przedstawiać. Od wielu lat starosta powiatu okolskiego, Wieńczysław Oblizajek. Witam serdecznie. Najpierw zacznijmy może od takich bardzo aktualnych spraw. Ostatnie nasze spotkanie przed kamerą to sprawy dość zawiłe szpitala Kolskiego. Od tego czasu już minęło kilkanaście dni. Co udało się już wprowadzić, jakie zmiany pełniącemu obowiązki panu doktorowi Cezaremu Chmielewskiemu? Tak, pan doktor Cezary Chmielewski pełni obowiązki dyrektora szpitala i analizuje sytuację finansową. Sytuacja finansowa jest trudna, są zobowiązania wymagalne i do tego dodatkowo jeszcze przychodzi okres kontraktowania nowych usług. Tak więc już jego pierwsze wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak również z tego co wiem, to sprawy porządkowe, sprawy parkingu wokół szpitala, rozpoczęły się inwestycje, budowa drogi przeciwpożarowej, są zakupy sprzętowe, na które powiat zasygnował środki. Tak więc powoli jako nowy dyrektor, no nie nowy, bo był jeszcze do spraw lecznictwa, ale jak w tej nowej roli się coraz bardziej angażuje, myślę, że mam nadzieję i zarząd, że idzie troszkę w dobrym kierunku. Ja tak samo macie szpitala. W ostatnim numerze naszego kolskiego tygodnika przeczytaliśmy, że prawdopodobnie kolscy radni, powołując się na opinię Rady Społecznej, ale w dalszym biegu sprawy co do odwołania pani byłej, ale jeszcze pani dyrektor, że nie znali prawa. Czy coś tam poszło nie tak? Nie sądzę, ponieważ radni nie chcieli tego kierować do komisji rewizyjnej, a skierował to wprowadzony do zarządu, zarząd to skierował i wspólnie po uzgodnieniu z radnymi do Komisji Spraw Społecznych, która z tego co wiem, co się dzisiaj odbyła, analizowała całą sprawę i pewnie jakie stanowisko komisja zajmie w tej sprawie. Za kilkanaście dni zakończymy pierwszy rok tej nowej kadencji. Jak oceniłby pan ten rok dla pana, dla powiatu kolskiego? Jakie inwestycje, jakie plany udało się zrealizować, które już się może niektóre zaczęły, a w najbliższym czasie zaczną? No jak zwykle. Myślę, że już po tylu latach doświadczeń na stanowisku starosty i z tymi moimi współpracownikami, więc te lata są do siebie podobne, czyli maksymalnie staramy się te środki, które my dysponujemy, inwestować i realizować te zadania, którymi postawiła przed nami Rada. No, głównie to inwestycje drogowe w każdej gminie. Takie inwestycje powstały i te efekty tego widać. Budynki starostwa, plac, inwestycje w szpitalu, mówiłem, zakupy sprzętowe. W szkołach prace też były wykonane w tym roku, czyli normalna praca, to co jest. Nie było jakichś tam rewelacji, no bo to tak zawsze jest, że ten pierwszy rok, teraz podjęliśmy starania i złożyliśmy aplikację do programu przebudowy dróg lokalnych na ulicy Opałki, składowano to duże takie zadanie, ponad 4 miliony złotych. I zobaczymy, powalczymy, jak to wyjdzie, bo to dla koła i dla nas priorytet. Tak, oczywiście to jest taki mały tranzyt, jedyny tranzyt, który na ten czas w kole jest możliwy do części przemysłowej miasta. Mam nadzieję, że uda nam się, zobaczymy. Listopad to również już prawie koniec roku kalendarzowego. Jak oceniłby pan budżet, który również był pana, tak? W jaki sposób udało się go zrealizować z pełnym sukcesem i jak też również idą prace nad nowym budżetem na 2016? Jaki to będzie rok? Pełen inwestycji, tak, czy jednak z zachowaniem lekkiego umiaru? Ja bym tak to określił, powiem, w ogóle finansowanie w powiatach, to wiem jak to wygląda, to są subwencje i dotacje i to jest w 90% prawie. Te nasze dochody są rzeczywiście niewielkie. Więc pole manewru w powiatach jest też niewielkie. Z reguły dopełniamy budżet, ten pierwszy budżet, ten, który się ustala, który uchwalamy, który staramy się uchwalać jeszcze na sam koniec roku, na następny rok, w miesiącu grudniu. To jest taki zawsze budżet wyjściowy. Dopełnia go się po podliczeniu roku ubiegłego, tak zwanych wolnych środków i dopiero wtedy następują te dopełnienia. I jak co roku zawsze udaje nam się wyasygnować parę milionów na inwestycje i podobnie w tym budżecie też tak. Już
Mogę zdradzić, że planujemy środki na drogi, planujemy środki dla szpitala i w oświacie. Trudna sytuacja to, co wcześniej na początku mówiliśmy, to jest sprawa szpitala, ponieważ no, są takie realia, jakie są wokół szpitali. Mam nadzieję, że się to zmieni. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jesteśmy po wyborach i te zapowiedzi były takie, że ma się zmienić i najwyższy czas, żeby ten status tych szpitali powiatowych i dofinansowanie i te kontrakty Narodowym Funduszem Zdrowia no, oczywiście zwiększyć, bo sukcesem jest, jak się je osiągnie na tym samym poziomie z roku ubiegłego, no ale ceny rosną, wydatki, także że oby to się zmieniło. I u nas sytuacja jest też trudna w oświacie, ponieważ mamy taką ilość szkół, jaką mamy. Młodzieży mamy znacząco mniej, a koszty pozostają takie same, prawda? I tutaj mamy problem, ale rozpoczęliśmy już prace związane, jak mówiłem wcześniej, już te trzy warianty są cały czas analizowane. Sprawa przeniesienia SOSW w inne miejsce, żeby tą bazę staramy się skrócić, żeby ograniczyć koszty, nie pogarszając, powiedzmy, jakości nauczania i broń Boże warunków nauczania. Tak więc przed nami naprawdę duże wyzwania, co najmniej w tych dwóch obszarach. I moje prace się rozpoczęły, sprawa audytu w szpitalu, audyt w oświacie, mamy audyt. No chcemy, żeby jeszcze ktoś fachowo z zewnątrz to nam ocenił. Wtedy nam będzie łatwiej do tego się odnieść i również mam nadzieję, że i te audyty, te opracowania no, przyczynią się do tego, że no, będzie łatwiej nam nawet i środki pozyskiwać zewnętrzne. Odnośnie prac, widzimy rozstawione rusztowanie wokół budynku starosopowego. Mhm. Jakie prace zostaną poczynione? Więc elewacja. Elewacja, którą tam wydawało mi się, że to niedawno, ale dzisiaj żeśmy właśnie analizowali na zarządzie, to już pewnie z 8 lat czy 10 upłynęło i ten budynek wyglądał, jak wyglądał. No, niektórzy zwracali nam uwagę, jest tu budynek reprezentacyjny miasta, koła, powiatu i te łuszczące się ściany. I udało jeszcze się tak na koniec znaleźć środki, no więc pomimo to, że już jest tak późno, żeśmy rozpoczęli pracę, no w myśl zasady, jak się zacznie, to się pewnie skończy w następnym roku. Co prawda tylko dwie elewacje, frontowa i boczna, i w następnym roku planujemy to dokończyć. Jak aura pozwoli, to w tym roku pewnie skończymy. To będzie już, tak powiedzmy, nie malowanie tylko sprawa siatka i sprawa nowych takich szpachli, które będą, powiedzmy, tak odporne na czynniki atmosferyczne. No budynek musi wyglądać. No, przyjeżdżają różni ludzie i z kraju, i z zagranicy, więc no, trochę to było, nie wyglądało ciekawie, prawda? Zejdźmy troszkę na inny temat. Bardzo często Rada Powiatu jest pokazywana jako wzór Rady, która pracuje w myśl wszystkich, powiedzmy, ram, jak powinna pracować. Jak oceniłby, może inaczej, jak w punktach wymieniłby Pan takie podstawowe działania Rady, żeby, tak jak jest, przechodzimy co miesiąc na sesję do powiatu, sesja trwa 1,5 godziny, bez zbędnych obrad, wszystko jest na komisjach omawiane, sesja służy do głosowania, pewnie Pan wie, o co mi chodzi, chodzi mi o Radę Miasta Koła, tak? Gdzie często radni przychodzą na, jak gdyby, do pracy na pełen etat. Jakie rady, jako doświadczony samorządowiec, który współpracuje od wielu lat z różnymi radami, różnymi radnymi, dałby Pan właśnie Radzie Kolskiej? Co można poprawić? To jest kwestia też, pewnie by trzeba zacząć od samych wyborów, od selekcji, to też jest ważne. To powiedzmy, chyba wybory do powiatu są takie bardziej takim przesiewem. Raczej nie ma tam ludzi przypadkowych. Ta liczba głosów, która jest wymagana i ta konkurencja, która jest w poszczególnych okręgach, no sprawia, że wybiera się ludzi, którzy mają doświadczenie już, czy samorządowe, czy pracowali na różnych stanowiskach. Tacy wchodzą do Rady Powiatu. Druga sprawa, to przez te lata, no różnie bywało. Ja tam jestem od początku, to wiem, jak to jest, ale od początku dokładałem wszelkich starań i kolegów i koleżanków radnych, koleżanki radne zawsze prosiłem o pracę w komisjach. To jest najbardziej istotna sprawa. Druga sprawa, podawanie inicjatyw, podawanie uchwał i podawanie kierunków przez zarząd, to zarząd inicjuje. To też jest niezmiernie ważne. Ta przejrzystość, którą przez te wszystkie lata, którego pilnujemy bardzo, że to jest wszystko podane, wytłumaczone, skarbnik, wicestarosta czy poszczególni naczelnicy
każde zagadnienie bardzo szczegółowo, na każde wezwanie komisji czy radnych tłumaczą i to się potem sprawdza, że rzeczywiście sesja jest potem tylko merytoryczna, prawda? Pewnie zawsze są pytania, te wątpliwości, ale tutaj głównie te wątpliwości rozwiewa się, czy się zmienia decyzję, czy się ją modyfikuje w komisjach, podczas pracy komisji. Znaczy nie uważa Pan, bo my tak już od jakiegoś czasu też rozważania prowadzimy, bo może nasi czytelnicy jeszcze nie wiedzą, o najbliższej sesji Rady Miasta transmisja zostanie zawieszona, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to gdzieś tam też jakiś powód do tych debat i do prowadzenia jak gdyby plebiscytów radnych, a niekoniecznie pracy na rzecz miasta. Niektórzy tak mówią, że są ludzie, którzy... No, oglądał Pan którąś sesję? Nie oglądałem, ale no, to jest takie ludzkie, prawda? No, widzę kamerę, no chcę się pokazać, no to też tak jest, prawda? Jesteśmy tylko ludźmi i wtedy chcę powiedzieć to, co ma ważnego, prawda? I to, co mi się wydaje, co jest dla mnie ważne, no i zabieram głos i mówię, no nie zawsze jest to, że tak powiem, temat ważny i temat, co jest istotne, to co zawsze przestrzegam. I jesteśmy z różnych, my w powiecie z różnych stron powiatu, prawda? Można powiedzieć, że reprezentujemy poszczególne gminy, ale tutaj też w dużej części udało nam się, powiedzmy tutaj, tak tą pracę, że czujemy się radnymi całego powiatu. I tutaj wiele razy mieliśmy taką decyzje trudne, decyzje, które wymagały, powiedzmy, podjęcia uchwały na duże środki, gdzieś tam w jednym miejscu powiatu, ale trzeba przyznać, że radni to rozumieją i starają się myśleć tak globalnie, jako powiat, prawda? I to też jest bardzo cenne. No nie można ciągnąć na jedno, no, czy jak w mieście, no, czy w ogóle w różnych powiatach to bywa, bo mam kontakty z kolegami, że to różnie jest, że każdy ciągnie własną stronę tam, skąd jest, tu lampa, tam kawałek chodnika, tu płytka, bo to się te środki rozdrabnia, a najważniejsza jest strategia, to żeby to przynosiło maksymalne, każda inwestycja ma przynieść maksymalne korzyści dla mieszkańców. Druga sprawa, nam tu się udało od początku bardzo dobrze ułożyć współpracę między nami, a między samorządami gminnymi, jeśli chodzi o drogi. Mamy tych dróg naprawdę bardzo dużo, jesteśmy powiatem, który ma ten współczynnik długości dróg na mieszkańca bardzo wysoki, 460 km, to naprawdę jesteśmy w tej czołówce tych powiatów o tej ilości dróg, ale tutaj od początku ten wspólne inwestowanie na drogach, ten parytet taki przyjęty 40% gmina, 60% my, przy chodnikach jest to pół na pół, to się sprawdza i staliśmy się wzorem dla wielu, wielu powiatów. Dzisiaj jest to powielane i w dużej części powiatów jest to, może nawet i we wszystkich już to tak realizowane, ale my byliśmy w tej takiej elicie, która na początku to udało nam się to wypracować i to się doskonale sprawdza, ponieważ ja zawsze tłumaczę, na początku były takie trudności, no wójtowi, mówię, no kto ci przyjedzie w kościelcu z Kłodawy, jak ty robisz to z nami dla swoich mieszkańców, prawda? Co innego jest z kołem. Tu no, do koła przyjeżdżają praktycznie wszyscy, tu pracujemy, tu załatwiamy różne rzeczy i tu koło, że tak powiem, no, jest trochę wyróżnione. Zresztą koszt inwestycji w kole na drodze, a powiedzmy no, gdzieś w terenie jest zupełnie inny. Tutaj sprawa no, tego, co jest pod ziemią, sprawa kanalizacji, to podraża energetyka, kable, gazy, to podraża inwestycje niesamowicie. Także i to wszystko wolniej się odbywa. No i oczywiście o wiele drożej. Nie? A gdyby przyszedł do Pana ktoś z pomysłem pod tytułem połączmy gminę wiejską koło z miejską i prosił Pana o radę, co Pan powiedział? Ja myślę, że to zawsze taki temat jest bardzo trudny. No, mamy w sumie młodą demokrację i to jest temat drażliwy i każdy z tych samorządów pewnie od razu się cofa do tyłu. Niekoniecznie to trzeba robić, powiedzmy, łączyć się tak docelowo. Są takie pewne zadania, które można się tu łączyć czy współpracować nad konkretnymi zadaniami, prawda? Prawdą jest, że my żeśmy to próbowali robić. To trwa na przykład z dzwonnicą miasta, czyli gmina koło, miasto koło, powiat, jeszcze i osiem, żeśmy sięgali. To jest sprawa w toku, to sprawa cały czas na nią tam pracujemy i to jest takie zadanie, gdzie można się, powiedzmy, tutaj jakoś tam zjednoczyć, zrzeszyć i takim zadaniem się, i wtedy do tego trzeba było zacząć. Bo to się muszą przekonać mieszkańcy, muszą przekonać się, powiedzmy, i radni, przedstawiciele w radach, że to się opłaca, że należy zrobić, że to będzie korzyść jakaś. A na siłę nic nie ma co robić. W przyszłości podejrzewam, że sprawa azbestu i gminy nas atakują o program azbestowy,
Ja tak na roboczo mówię, że oczywiście tak, ale zrzeszy się jakiś celowy związek, powiedzmy tam likwidacja azbestu, no to wtedy powiat bardzo chętnie w to wejdzie i wtedy można razem też i skorzystać z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przykład. Ale czy widział Pan właśnie szansę, bo wiele osób upatruje tylko i wyłącznie szansę naprawdę dużego kopniaka do przodu miasta Koła, gdyby połączył się z gminą wiejską? Była duża dyskusja przy okazji 25-lecia samorządów. Byłem na paru forach i na uniwersytecie i tak wśród samorządowców i polityków, co dalej z tym wszystkim robić. I na temat powiatu, na temat gmin. I wszyscy tak nieśmiało no, w tym kierunku mówią, że należy przeanalizować liczbę gmin, liczbę powiatów. I powiedzmy, mówi się jeśli chodzi o powiaty, powiat grodzki, powiat ziemski, jeśli mówi się o gminy, to się właśnie mówi o takiej sytuacji jak... Miasto Koło, gmina Koło, to takie są sytuacje, które należy przedyskutować i w przyszłości no, jakiś krok do przodu trzeba zrobić. Nie można stać miejsca, jakąś reformę trzeba przeprowadzać czy próbować to zrobić. No, musi to się rozwijać, nie może być stagnacji, bo dzisiaj no, tak powoli to widać już ekonomicznie, ale mam nadzieję i mi się tak wydaje, że tutaj pewnie mechanizmy ekonomiczne, które są wprowadzane, które będą wprowadzane, niejako wymuszą na samorządowcach takie posunięcia, gdzie będą musieli się ze sobą współpracować, jednoczyć, czy nawet łączyć, trudno powiedzieć. Z pewnością nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy nieładnie mówiąc obrywa Pan za nie swoje czyny i również pewnie samorządowcy, którzy pracują w gminach. Bo też nie każdy mieszkaniec musi i wie, wie, jakie kompetencje należą do starostwa, jakie do lokalnych, bardziej tych mniejszych samorządów. Jakby mógł Pan tak wymienić w skrócie te największe różnice, które właśnie pomogą naszym mieszkańcom pewne rzeczy rozgraniczyć, działania starostwa, działania miasta, działania poszczególnych gmin. Po pierwsze są to niezależne samorządy. Starosta nie ma żadnego wpływu ani oddziaływania, nie jest w żadnym wyższego stopnia samorządem, nad wójtem czy nad burmistrzem. Również nade mną marszałek też nie. My jesteśmy samorządami równymi, samorządnymi, gdzie możemy tylko ze sobą współpracować. No jest jedyny tylko ten taki, powiedzmy, tutaj przypadek, jeżeli chodzi o sytuację kryzysową. No to wtedy rzeczywiście starosta i powiatowy tutaj zarządzanie kryzysowe no to ma taką rolę tutaj, powiedzmy, wiodącą i wtedy może wiele rzeczy tam nakazywać w ramach tego. Ale tak to jesteśmy tylko do współpracy. I powiat, powiedzmy, jakby tutaj się składał jakby z dwóch części, a mianowicie rada, zarząd i inwestycje i te rzeczy, które są związane z rozwojem powiatu i starosta ze swoim urzędem, gdzie są wydziały, które załatwiają no, normalne sprawy administracyjne dla ludzi. Mamy wydział architektury, wydział geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami, komunikacji, to są oświata. To są wydziały, które wydają decyzje, które normalnie administrują i to jest i to się dzieje w powiecie. Do tego jeszcze oczywiście mamy te jednostki, dla których powiat jest albo organem, powiedzmy, założycielskim, albo organem prowadzącym. No tak jak mówiliśmy, szpital, powiatowy urząd pracy, powiatowy zarząd dróg, powiatowe centrum pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej. Także ten zakres jest w powiecie bardzo duży. Bardzo duży. Zagadnień jest tutaj naprawdę dużo i dokłada nam się też jeszcze zadań i to, co zawsze mówię przy okazji tego jubileuszu 25-lecia, że podkreślałem, że tu już widzimy, szczególnie w powiatach, konieczność następnego kroku reformy finansów, bo ten okres, który był, okres, gdzie mogliśmy korzystać z środków unijnych, no, spowodował, że żeśmy po nie sięgnęli, tylko żeśmy dopełniali je, szczególnie w powiatach z kredytów. Także powiaty, które to różnie bywa, ale tak generalnie, to powiaty, które tam miały do tego okresu niewielkie zadłużenie, no mają teraz wielomilionowe, prawda? No z racji tej, że no, była okazja skorzystać z środków i trzeba było to robić.
cenami już ochłonęliśmy wybory parlamentarne. Jak oceniłby pan wynik PSL-u? Tym bardziej, że rok wcześniej osiągnął tak dobry wynik w wyborach samorządowych. Czemu to się nie przełożyło na parlament? To tak zawsze u nas było. Nigdy wybory nasze nie przekładały się na wybory prezydenckie, bo zawsze mieliśmy kandydata z PSL-u i też nie przekładały, można powiedzieć, na wybory parlamentarne. Tak to już jest, że tu w samorządach jakoś nam to wychodzi. Tutaj od początku dużo naszych działaczy współpracuje na co dzień, pokazuje to, co potrafi i to co robi, prawda? I ludzie to doceniają i te wybory tak wyszły. No. Dobrze, że jesteśmy w parlamencie, że w dalszym ciągu jesteśmy i mamy coś do powiedzenia i myślę, że należy tą sytuację przeanalizować, ale to już no, nie moja rola. Ja nie jestem w Radzie Naczelnej PSL-u, także... A przez to, że teraz będziemy mieli... Znaczy, będziemy, państwo będziecie mieć jako Polskie Stronnictwo Ludowe mniej posłów, to powiat kolski też będzie miał mniejsze szanse ugryźć więcej? Nie, to się tak nie przekłada. Ja, jak mówiłem, jestem piątą kadencję. Starostą bywałem w czasach, gdzie powiedzmy wojewoda i PiS, że tak powiem, rządził w tym kraju i też powiat się rozwijał. I mam nadzieję, że również będzie tak i teraz w tej kadencji. To jest kwestia, powiedzmy, tutaj jest kwestia gospodarcza i tutaj docieranie do ze swoimi problemami, powiedzmy, wyżej do województwa, czy do Warszawy, czy do ministerstw. Nie widzę jakiejś takiej różnicy, nie zauważałem. W tym czasie, powiedzmy, o świętej pamięci pan minister Leper, minister rolnictwa, szkołę nam w Kowierciu wtedy przejął i też nie było żadnych problemów i wszystko było się sprawnie i wszystko przeszło i ze środków żeśmy wtedy korzystali. Mam nadzieję, że to się nic nie zmieni. Zresztą mamy posła, powiedzmy, z naszego powiatu, kolega radnego, także problemy zna precyzyjnie. Już przyznam się szczerze, że już żeśmy rozmawiali to co nas czeka tu wspólnie i o co go będę prosił, aby powiedzmy pomógł. No, tak wiadomo, tak to jest, no, tak to się dzieje, że każdy stara się gdzieś tam jakieś znaleźć, powiedzmy, wsparcie, poparcie, dobre słowo no i współdziałanie. My mamy taki przykład współdziałania międzypowiatowego, na przykład z Turkiem i teraz to, co dostaliśmy na szkolnictwo zawodowe, to był piękny, powiedzmy, tutaj piękny wizyt, piękne zagranie obydwu powiatów w stosunku do, powiedzmy, do wrześni, gdzie to było pozaprogramowo, taki program był uruchomiony, ale jeszcze poza programem. No i my żeśmy się o tym dowiedzieli i żeśmy złożyli, no i zarząd województwa, no co miał, no dlaczego tylko września, a pozostałe nie. Program był dobry, bez zarzutu i myśmy też otrzymali. No i ponad 3 miliony na szkolenie zawodowe w powiecie będzie. Także takie sytuacje należy wykorzystywać i szukać takich właśnie okazji. Zresztą teraz będą ogłoszone właśnie programy 2014+, to myślę, że znowu to będzie wyzwanie wielkie dla nas i będziemy próbowali sięgać po te środki. Właśnie mamy już posła, pana Leszka Galemby, który nie tak dawno przecież już złożył ślubowanie jako poseł. Jeszcze, tak, dzisiaj chyba. Znaczy tak, ślubowanie, dzisiaj, tak, dzisiaj, ale tak, już odebrał tak, mianowanie. Tak, tak, a właśnie, tak. A co z jego miejscem w Radzie Powiatu? Czy na najbliższej? Wchodzi następny. Tak? Nie wiem, nie wiem, chyba tak. No, jeżeli tak mi się wydaje, że musi złożyć rezygnację tutaj na wygaśnięciu mandatu radnego powiatowego i wchodzi na jego miejsce kolejny z listy PiS w okręgu, no w moim okręgu, czyli to jest Kościelec. Tak, gmina Kościelec, tak. Z tego, co się orientowaliśmy, jest to jakiś pan z gminy Kościelec, który... Tak, tak. I to się odbędzie na najbliższej sesji powiatu. Według mnie tak powinno być. No. Tak już na koniec. Czego możemy życzyć naszemu powiatowi? Dobrej promocji? Chyba nie trzeba. Jesteśmy znanym powiatem. Tak, jesteśmy powiatem znanym, doskonałym położeniem. Przejeżdżają przez autostradę, przebiega przez powiat. To jest bardzo duża rzecz. Masę ludzi zatrzymuje się na węźle, na mopie, w Policach. Powiat, który, powiedzmy, no dobre położenie, dobre warunki, no tylko i bardziej powinniśmy to wykorzystać. A myśli pan jeszcze o kolejnej kadencji? To jest tak. Przepraszam. To jest tak, jak się zbliżają wybory, no to tak jak w sporcie, prawda? No, chce człowiek się jeszcze sprawdzić, jak człowieka ludzie oceniają, czy to, co robił, to było dobre, czy niedobre. I do tych wyborów startuje. Jak te wybory się wygrywa, to przychodzi znowu taka refleksja no, swoja, rodziny, żony, która znowu mówiła, no po co znowu i po co i znowu
będą te soboty, niedziele, popołudnia i znowu mnie nie będzie w domu. Ale myślę, że na razie jeszcze za wcześnie o tym mówi. No, kwestia zdrowia też, to jest niezmiernie istotne. Myślę, że trochę już tu jestem, 17 lat to już jest kawał czasu i to jest bardzo intensywna, wyczerpująca praca. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Dziękujemy za odwiedzenie naszego bardzo, studia. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Już składamy kolejne zaproszenie po nowym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.